Zaczynamy. Rozmawiamy z Adrianną Sułek, utytułowaną wieloboistką. Powiedz proszę, jak spędziłaś ostatnie 2 miesiące po halowych Mistrzostwach Europy w Stambule, w którym wywalczyłaś srebrny medal i po raz kolejny pobiłaś swój własny rekord Polski w pięcioboju? Przede wszystkim trzeba było troszeczkę odpocząć, to były 3 dni w Mediolanie. A poza tym to od razu jechałam na zgrupowanie 3-tygodniowe do Teneryfy i potem na kolejne 3-tygodniowe zgrupowanie do Belek w Turcji. Więc tak naprawdę te 2 ostatnie miesiące spędziłam na ciężkim treningu pod sezon letni. Czy pogodziłaś się z tym, że wyśrubowanie tak znakomitego wyniku, przekroczenie 5000 punktów, mimo wszystko nie wystarczyło do zdobycia złotego medalu, bo obie z NAFI zaprezentowałyście kosmiczny poziom? Spodziewałam się takiej rywalizacji na najwyższym światowym poziomie, ale myślałam, że tylko jedna z nas poprawi ten rekord świata i że to będę ja. Byłam na ten wynik przygotowana, miałam wszystko wycelowane tak, żeby to był ten rekord świata o 1 punkt, bo przede wszystkim jakby ja jeszcze będę parę lat w tym sporcie i przez parę lat chcę pobijać te rekordy świata, więc w przypadku NAFI rozumiem, że to było wszystko all in. W moim przypadku to w kolejnym roku ma być poprawiony jej rekord świata, a w kolejnych już własne. Więc przede wszystkim cieszę się, że była taka rywalizacja, bo to na pewno każdą z nas napędzało i pozwalało uzyskiwać te lepsze rezultaty. I chyba tyle. Chyba jakby tego się spodziewałam po tych halowych Mistrzostwach Europy. Oczywiście. A który z halowych rekordów życiowych sprawia Tobie największą satysfakcję? Przypomnę, jest to skok w dal 800 metrów, pchnięcie kulą i 60 przedpłotów. Wydaje mi się, że takim dosyć bardzo wartościowym rezultatem jest 2.07 na 800 metrów w hali i 6.60 kilka, chyba 2 skoków w dal, bo gdzieś do tych skoków na 1,89 m już wszystkich przyzwyczaiłam i gdzieś nadal liczę na to, że w końcu to 92 i więcej będę regularnie skakać, tak jak regularnie skaczę 1,89 m. Płotki to na pewno jeszcze nie jest żaden maks moich możliwości, zaledwie jakieś tam przetarcie przed tym seniorskim bieganiem w Paryżu. I zostaje nam kula. No to jeszcze nadal nie to, czego bym chciała. Oczywiście. A kiedy odbędą się Twoje pierwsze starty w sezonie letnim? Tradycyjnie rozpocznę zawodami w Getis na najlepszym bojowym meetingu na świecie pod koniec maja. Oczywiście. I tam w Getis już się nastawiasz na jakiś porządny wynik, czy na razie to jest dopiero początek sezonu? Raczej nie, ja nigdy nie nastawiam się na początku sezonu na żaden wynik, ja nastawiam się tylko na te wyniki na docelowych imprezach. W zeszłym roku otworzyłam sezon 6430, to mi dało 2. miejsce, w tym roku będzie Amerykanka Anna Hall ze mną rywalizowała, więc podejrzewam, że ta walka będzie mogła przyciągnąć kibiców, może być jeszcze bardziej wartościowy rezultat, ale zobaczymy, bo nie ukrywam, że dla mnie to jest dopiero pierwszy start z ciężkiego treningu, w żaden sposób tej imprezy nie przygotowuję. Dla mnie to najważniejsze są Mistrzostwa Świata w sierpniu. Okej, a w ciągu ostatnich 2 miesięcy na jakiejś konkurencji szczególnie się koncentrowałaś? Ja chyba teraz już nad każdą, która wymaga dopracowania, przede wszystkim rzut oszczepem. Konsultuję z Maćkiem Topoleckim, płotki konsultuję z panią Grażyną Rapsztyn, skok z wyż konsultuję z panem Włodkiem Michalskim. To już jest taki poziom, kiedy ja chcę naprawdę windować te wyniki na światowym szczeblu i tutaj nie mam jakby miejsca na to, żeby którąś konkurencję traktować po macoszemu. Okej, a w których konkurencjach zobaczymy Cię podczas Mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim? Nie sądzę, żebym startowała w indywidualnych Mistrzostwach Polski. Okej. W zeszłym roku podczas Mistrzostw Świata Eugene pobiłaś rekord Polski w siedmioboju, 6672 punkty. Na jaki wynik się nastawiasz w tym sezonie? Nie, ja nie nastawiam się. Dla mnie każdy wynik to jest po prostu, że tak powiem, wypadek przy pracy. Stawiam sobie jakieś takie cele, które chcę zrealizować. Na ten moment, ten rok jest dla mnie rokiem przejściowym bardzo ciężkiego treningu. Nie nastawiam się na żaden wynik, tak żeby w przyszłym roku było to 7 tysięcy w Paryżu. Okej. Okay. A które rywalki będą dla Ciebie najgroźniejsze oprócz Nafikiam? Chyba tradycyjnie młoda, która nas wszystkich podgryza, Anna Hall, Amerykanka i wicemistrzyni olimpijska Anouk Wetter. To są takie 3 nazwiska, z którymi trzeba się liczyć. Do tego oczywiście wraca na właściwe tory Katarina Johnson-Thompson i pewnie pojawią się jakieś młode nazwiska, o których jeszcze świat nie słyszał, a pewnie w tym roku akurat w rywalizacji ze mną one wyskoczą. Oczywiście. A co sądzisz o programie lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie? Ja jestem bardzo dumna z takich programów, bo sama brałam udział w programie czwartków lekkoatletycznych. Przede wszystkim takie właśnie piknikowa, rodzinna atmosfera zawodów pozwala zakochać się w tym sporcie. Tak mi się przynajmniej wydaje, kiedy dzieciaki mogą rywalizować, jednocześnie bawiąc się tym sportem. Są jakieś balony, są jakieś atrakcje, jakaś sportowczyni przyjdzie ich odwiedzić i gdzieś wierzę w to, że dzięki temu, że zaczynają od rzutu piłką palantową, od skoku na materacu do skoków z wyż, to potem to będą dalekie rzuty oszczepem i bardzo wysokie skoki. Oczywiście. A co dla Ciebie znaczy to, że jesteś autorytetem dla młodych lekkoatletów? Jeszcze nadal do mnie nie dociera to, że tym autorytetem jestem. No przede wszystkim ja próbuję dzieciakom pokazywać, że przez sport można
bardzo wielu rzeczy przyjemnych doświadczyć w życiu i to są i podróże, i znajomości, i taka ta adrenalina sportowa. Można nauczyć się wypracować też takie ważne w życiu cechy charakteru, więc wydaje mi się, że to jest takie, że sport jest najlepszym sposobem na wychowanie. Okej. Okay. Jeszcze muszę dopytać, jak będą wyglądały Twoje przygotowania do najważniejszej imprezy sezonu, czyli sierpniowych Mistrzostw Świata w Budapeszcie? Teraz mamy pierwszą część sezonu, to będą start w Getis i Mistrzostwa Polski. To jest taki czas, kiedy nie będę już aż tak ciężko trenować, bo swoje już przetrenowałam przez te ubiegłe dwa miesiące. I oczywiście potem szlifujemy formę już na obozach, czy to Karpacz, czy to Cetniowo, bo zamknęli nam tą naszą bazę treningową w Spale. Nie ma teraz czasu na wyjazdy klimatyczne, dlatego że po prostu zaczynają się już starty. Gdzieś tam jest Memoriał Szewińskiej, Memoriał Czapiewskiego, na co serdecznie wszystkich zapraszam. I przede wszystkim trzeba po prostu osiąść w Polsce, wykorzystując pogodę i zapierdzielać do tej najważniejszej imprezy sezonu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.